Każdy, kto widział Gola strzelanego przewrotką przez Roberta Lewandowskiego, a przecież widział każdy, ma nieodparte wrażenie, że obcował ze sztuką na najwyższym poziomie. A ponieważ absolutnym sednem każdego rodzaju sztuki jest wzbudzanie emocji u odbiorców, a także ich przekazywanie, czy raczej dzielenie się nimi, krzyczmy głośno, żeśmy szczęśliwi żyjąc w czasach takiego piłkarza. Nie tylko wspaniałej maszyny do zdobywania niezliczonej ilości bramek, lecz kogoś, kto świat oczarował. Od dawna psychologowie usiłują odkryć, co dzieje się w umyśle człowieka, kiedy ogląda rzeczy, które mu się podobają. Gdy jesteśmy szczęśliwi, gdy się z czegoś cieszymy, to pragniemy oznajmić całemu światu, że tak właśnie się czujemy. Szczęście nie znosi bowiem samotności, bo lubi towarzystwo i lubi przenosić się na innych ludzi. Niestety na elektorów złotej piłki się nie przeniosło. Oczywiście dlatego, że w chwili, gdy Robert Lewandowski strzelał tego magicznego gola, głosowanie było już zamknięte. Pewnie im teraz trochę głupio. Pozostaje mieć nadzieję, że podobnie jak w ubiegłym roku, swój głos oddadzą na polskiego napastnika w innym wielkim plebiscycie organizowanym przez Międzynarodową Federację Piłkarską, bo zasłużył.